Witajcie serdecznie. Sorry za dźwięk, hałasu. Nie mam czasu na mikrofony. Jestem przed wyjazdem. Choroba mi dokucza. Nie mam czasu się bawić z mikrofonami. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zaraz zobaczę, jak mi wyszły te nogi z jelenia, co biorę i je dojrzewam. Już 6 miesięcy, więc chyba można powiedzieć, że ponad 8 miesięcy będzie. We wrześniu byłoby 6 miesięcy, macie wrzesień, październik, listopad. No to już macie 8 miesięcy mają, więc można powiedzieć, że je dojrzewam. I zaraz zrobimy im przegląd, zobaczymy ile ważą i zobaczymy, jak to wygląda. Także zapraszam Was na wideo. U mnie to wygląda tak w wędzarni. O, dojrzewa. Tutaj mam osuszacz. Mamy 48 wilgotności, 51, niby 12 stopni. No tu trochę oszukuje, teraz 46, szybko wilgotność idzie do góry. Także zaraz tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Te mięska wyglądają w porządku, ale zaraz zrobię im przegląd, bo wyjeżdżą i chcę się upewnić, że wszystko jest w porządku. Także masz tutaj synu, nagrywaj, możesz mi nagrywać dalej. Tutaj jestem, muszę to poprzewieszać. To wszystko wygląda w porządku. Pleś jest taka mała, nie jest jakaś taka z tym. To ma być kopa. Jest tylko tak w tej pleśni, ale wygląda, że jest ok. Nie widzę tutaj. Znaczy, że to strasznie było. Zobaczymy. A mnie interesują te nogi tutaj. Weźmy jedną i weźmy drugą. O, tu mam te zwykłe osuszacze się pełne zrobiły, więc jest jakaś wymiana płynów. O, one wyglądają tak. O, zobaczcie, chyba mam za małą wilgotność w tej wędzarni, bo one się obeschły trochę. Do niej częściej muszę zaglądać. Oszukuje mnie któryś ten. Któryś musi mnie oszukiwać po prostu. Kalibrowałem osuszacz. Mam czujnik, cały czas mi pokazuje 70% wilgotności, ale jest za mała wilgotność. Na to wychodzi. Zobaczmy, ile one ważą. 2300, więc one już za dużo straciły na tej wilgotności. Za dużo straciły. Mają 2800, straciły 2 kilo. Więc wychodzi, że jest ok. Ja zobaczę, może niechcący przestawiłem ten osuszacz i dam mu tam więcej, na wyżej go ustawię. W takim razie tak to bierze i wygląda. Wieszam je z powrotem. Jedną i drugą. Więc tutaj mam osuszacz. Tutaj mam czujnik, niby jest skalibrowany, ale on musi jednak oszukiwać, bo on mi wskazuje totalnie inne wyniki. Ja zacznę, jaki mam tutaj setting zrobiony. Jak się tutaj to ustawia? Nie pamiętam. 65 ustawię wilgotność tutaj. Teraz mam niby 73. I mam sporo wody. O, to od razu wodę wyleję. O, od razu wyleję wodę z niego. Bardzo fajny osuszacz, nie jest drogi, ale ustawiamy mu, pokazuje i temperaturę i zadajemy mu określoną wilgotność. Bardzo fajnie działa. Wychodzi, że trochę mam tam za sucho. Bardzo niedobrze. Ok. Powieszę tą drugą nogę. Mam nadzieję, że zwiększyłem trochę tej wilgotności, że to dojdzie do siebie. I wiszą. To są dawcy pleśni zakupione w Tesco. Ładnie ta pleś się rozniosła po tych wszystkich produktach tu a la kopa.
bo czy mi wyjdzie kopać, to nie wiem, ponoć karczek dojrzewający. To jest, będzie ten. Okej. Tak, będzie w porządku. Tak, nigdzie się nie dotyka, jest jakiś tutaj odstęp od nich. Także tak to bierze i wygląda. To są moje pierwsze próby z taką dojrzewalnią, więc nie mam jej jeszcze rozgryzionej. Wcześniej działałem bez osuszacza, także ale mam nadzieję, że wyjdzie w porządku. To tyle, trzymajcie się, jadę do Polski, wrócę do Polski. Z Polski to zobaczę, co tam się nadal dzieje. Dzięki i do zobaczenia. Zapraszam Was do odwiedzenia strony www.wędzarniczebractwo.uk. To jest strona naszej grupy. Na tej stronie mamy taką małą biblioteczkę, która powstała dlatego, że mnie dużo osób, dużo z Was pytało o książki. Ja postarałem się załatwić książki z autografem. Jako pierwszy książki z autografem przysłał mi Robert Wińckiewicz i to była pozycja domowe wędliny, tradycyjne myśliwskie oraz wędzenie ryb. To jest ta książka. Mamy ją z autografem dla Wędzarniczego Bractwa UK. Także zachęcam Was. To jest bardzo fajna książka. Mówi o podstawach, o początkach przygody Roberta z wędzeniem. To jest bardzo fajna publikacja, bo ma duże grafiki, na przykład klasy mięsa, jak rozróżniać. Jest zrobiona w ten sposób, jak wiązać, wyczytujecie wszystkie podstawowe informacje. Wydana jest w ten sposób, że macie przepis skrócony, tutaj macie po kolei co robić i macie ładne zdjęcie wędlin, żeby zobaczyć, jak one w środku mają wyglądać. Są z podpowiedziami, to jest bardzo fajna publikacja dla początkujących. Moja żona się śmieje, że to jest jedna z moich Biblii. I w sumie tą książkę pierwszą nazwała jako Biblię moją. Ja często korzystam z tej książki. Co prawda nie robię przepisów jeden do jednego, bo taką mam naturę, że je sobie modyfikuję, ale robi dla mnie jako taka baza, ściąga, że wiecie, nie muszę wszystkiego totalnie pamiętać, dlatego że no, mam gdzie wrócić, jak to się mówi. To jest moja podstawowa książka, chodzi o robienie wędlin, kiełbas i innych takich szynkowych. Robert wydał ostatnio nową książkę Domowe konserwy w słoiach i puszkach oraz Kisionki Bożenki. Też książka jest z autografem. O, gdzie ten autograf? Dla Wędzarniczego Bractwa UK? Zgubiłem. Panie Malec, Pan się nie przygotował. O, tu mamy autograf. Ona jest też bardzo fajnie wydana dla początkujących, szczególnie dlatego, że mamy dużą grafikę, jak ten produkt powinien wyglądać. Bardzo jest duża, czytelna, przejrzysta. Jest dużo zdjęć podpowiadających nam, jaki efekt ma mniej więcej być. Także zapraszam Was do zakupu tej książki. Na pewno nie pożałujecie, bo to jest bardzo ciekawa publikacja. Również są ryby w galarecie. Jesiot w galarecie. Oj, zjadłem taki, zjadłem. Muszę pomyśleć, żeby zrobić. Następnym autorem, którego książki mamy, jest Krzysztof Leśniewski. Też są książki z autografem i z pieczątką Krzysztofa. To jest akurat tradycyjna spiżarnia. To jest bardzo fajna książka, dlatego że macie tu wszystko, co możecie znaleźć w spiżarni. Macie przepisy, zdjęcia przykładowe. Książka nie jest jakoś bardzo duża, więc zmieści się na każdej półce w kuchni. Polecam Wam tą publikację. Ja tutaj za dużo jej nie przeglądałem, dlatego że słoiki to jest domena mojej żony. Moja żona robi w słoikach, ja bardziej robię w konserwach. Tak się podzieliliśmy częścią naszej produkcji takich domowych wędlin. Ona robi dżemy, jakieś słoiki, coś takiego rzeczy, a ja robię takie bardziej te mięsne kwestie, chociaż moja żona robi kaszankę. O, tak to bierze wygląda. Mamy też z autografem pierwszą książkę Roberta o konserwach, czyli wyroby konserw w słoikach i puszkach. Ale to są typowo konserwy. O, to jest bardzo fajna książka. Mi się w niej podoba forma publikacji. Zobaczcie, macie wszystkie podstawowe informacje i macie do słoika i do puszki. Wszystko macie tu, jedna strona i macie wszystkie podstawowe informacje.
dla osób takich już trochę bardziej ogarniętych, co potrzebują takiej, wiecie, ściągi, że ta książka jest cały czas otwarta, chodzi w kuchni i leży i mają ściągę, to jest rewelacyjna forma wydania książki. Chociaż Roberta jest taka większa, ładniejsza, bardziej kolorowa, te zdjęcia są większe, lepiej to można zobaczyć. Dla osoby początkującej być może Roberta będą lepszym wyborem, ale na przykład dla osoby już bardziej zaawansowanej wydaje mi się, że ta forma mała w kuchni, żeby to mogło leżeć w kuchni, to jest bardzo fajna i przejrzysta jest. Tutaj mamy pierwszą część, tutaj mamy drugą część. Druga część jest też z autografem. Początek w nich jest podobny i początek jest bardzo fajny, dlatego że Krzysztof wychodzi dalej niż tylko o robienie konserw, dlatego że macie tutaj podstawowe informacje o słoikach, puszkach, macie podstawowe informacje również o wędzeniu, wszystkie potrzebne. Tabela użycia drewna do wędzenia, tu macie tabelę drewna do wędzenia, macie zamianę na przykład przypraw, że na przykład ile suszonego czosnku za normalny i ile gram. Tu macie wstęp do obróbki termicznej, tutaj wstęp w tych dwóch książkach jest taki sam i jest podobny, ale przepisy są zupełnie inne, więc warto mieć dwie te pozycje. Ja bardzo lubię, uwielbiam ten format Krzysztofa. Mam nadzieję, że on w późniejszych książkach nie zrezygnuje z tego przejrzystego formatu, bo jest bardzo pomocny. Wszystkie informacje macie po prostu. Tylko musicie pamiętać, na którą stronę patrzycie. Wtedy są. I wszystko macie w jednym miejscu. Bardzo polecam Wam. Mam jeszcze jedną książeczkę, ale gdzieś ją przesiałem. Nie wiem, gdzie ją przesiałem do nagrania. Pokażę Wam gdzieś tutaj zdjęcie okładki. To jest bardzo fajna publikacja, dlatego że ona porusza kwestie typowo techniczne. Macie tam informacje zaczerpnięte z badań i przepisów Komisji Unii Europejskiej, także czemu tak robimy, a nie inaczej, czemu lepiej jest wędzić w niższej temperaturze, a nie w wyższej, jeśli chodzi o substancje smoliste, inne rzeczy. Mówię takie typowo techniczne rzeczy, ona jest bardzo cienka, ale jest bardzo przystępnie napisana i są wszystkie techniczne kwestie w niej zawarte, także bardzo Wam polecam. Tam na przykład są tłumaczone, co to jest peklowanie, co to jest przepalanie. Wiecie, peklowanie na przykład z przepalaniem szynki 4-kilowej zajmuje 8 tygodni, może zająć. Czyli 4 tygodnie peklowania i 4 tygodnie przepalania, zanim trafi do wędzenia. I to jest proces normalny i opisany w takiej technicznej książce. A ludzie panikują, że jak peklowałeś więcej niż 7 dni, to już masz popsute mięso, ono zgniło. Jak ci się nie dopeklowało i masz tak, że peklowałeś 7 dni, a nie 10, znaczy 10 było ok, ale peklowałeś 7 dni i miałeś oczko i to świeżo uwędziłeś i świeżo sparzyłeś, to już jest zgnite, dlatego że tam azotany nie doszły. Azotany tam nie zdążyły dojść. W takiej małej szynce w 7 dni i to zgniło, a macie takie wielkie szynki, które są na sucho zasypane pekosolą, tak? Czy solą i one 4 tygodnie są w tej soli, potem jeszcze 4 tygodnie poza tą solą się przepalają, czyli jest 8 tygodni, zanim to pójdzie do wędzarni i zanim to zostanie uwędzone. I to jest normalny proces opisany, a tutaj ludzie panikują. Tak samo jak panikują, jak to zrobi na soli. O Matko Boską, chcę mordować ludzi. Nie, nie chcę mordować ludzi, po prostu wie, co robi. I warto poczytać sobie takie książeczki. Anna! Z Ksendą, proszę mi nie sabotować. Dzięki Wam trzeci raz to nagrywam. Ale to ostatni raz, nie będę poprawiał. Każdy korzysta z ładnej pogody. Także warto poczytać książeczki, one nie są grube, a naprawdę mają wiedzę, która może pomóc co nieco zrozumieć niektórym osobom, a niektórym nie pomogą. No nic, tyle. Zapraszam Was serdecznie do naszej biblioteczki.